odchodzić od miejsca odbicia, no ale tradycyjnie można by dawać małe medale za bezwzględną długość skoku, a nie mierzoną od początku plasteliny. Ostatnia próba Francuza Tamgo, który wygrywa z Kubańczykiem tylko i wyłącznie dlatego, że ma do niego należy drugi najlepszy skok, druga najlepsza odległość. 17.68 i 17.65. A teraz będzie mierzony. Ponad 18 metrów chyba. Fenomenalnie. On tu już dwa razy skakał blisko granicy 18 metrów, ale nie były to ważne skoki. A teraz w końcówce chyba stawia kropkę na D. Fantastyczny koniec w wykonaniu Teddy'ego Tamgo. Fantastyczny koniec konkurencji technicznych na Mistrzostwach Świata. 18 metrów i 4 centymetry. Mówiliśmy, że dalej skakał tylko Jonathan Edwards, dokładnie o ćwierć metra, i Kenny Harrison o 5 centymetrów. Teddy Tamgo jest w tej sytuacji trzecim zawodnikiem w historii trójskoku, który przekracza granicę 18 metrów, no ale nie jest jeszcze mistrzem świata. Jeszcze nie, aczkolwiek wydaje się bardzo mało prawdopodobne, by 20-letni Kubańczyk był w stanie aż tak daleko poszybować. Jednak Francuz sygnalizował tu